Witamy Was na kanale nawodnienia.eu. W dzisiejszym odcinku chciałybyśmy przedstawić Wam serce instalacji automatycznego nawadniania, czyli elektrozawór. Co to jest elektrozawór i jakie są różnice pomiędzy elektrozaworami calowymi w naszej ofercie? Tego dowiecie się dzisiaj z filmiku. Elektrozawory to urządzenia do regulacji przepływu. W momencie, kiedy cewka dostaje sygnał od sterownika, uchyla membranę, a ta spowalnia przepływ. Na każdym elektrozaworze mamy dodatkowo informację, w którą stronę odpowiednio zamontować elektrozawór. Strzałka musi być zgodnie z przepływem. Mamy tu przed sobą elektrozawory calowe różnych marek lub też tej samej firmy, ale po prostu inne modele. Zacznijmy od podstawowego porównania wielkości i wyglądu tych elektrozaworów. Te elektrozawory już na pierwszy rzut oka różnią się niektórymi cechami zewnętrznymi. Widzimy na przykład wielkość korpusu. Jest zupełnie inny, mimo tego, że gwinty we wszystkich, tak jak wspomniałam, mają jeden cal. Jeżeli chodzi o rozmiary, to każdy producent zawsze podaje nam wymiary szerokości, długości i także wielkości tego gwintu. Dlatego, że są to podstawowe wymiary, które decydują o wybraniu danego elektrozaworu i tego, czy zmieści się w wybranej przez nas skrzynce. Producent podaje nam informacje dotyczące materiału, jaki został użyty do budowy danego korpusu i wśród zaprezentowanych modeli mamy model, który zbudowany jest z PVC, mamy także model, który wzmacniany jest nylonem, i mamy także modele, które wzmacniane są włóknem szklanym. Oprócz materiału, z jakiego zbudowany są korpus, możemy zauważyć, że korpusy mają różną ilość śrub. W zależności od producenta ta ilość będzie różniła się. Tak jak w przypadku tego modelu mamy na przykład 5 śrub, 4 śruby lub też 6 śrub. To jest cecha indywidualna i każdy producent indywidualnie dobiera sobie ilość śrub. Z reguły śruby te nie są całkowicie wykręcalne, więc w momencie, kiedy przepłukujemy membranę znajdującą się w elektrozaworze, łatwo nam jest to odkręcić, a nie zgubimy podczas takiej instalacji czy też czyszczenia instalacji właśnie takiej śruby. Jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, to oczywiście oprócz tego korpusu widzimy, że każdy elektrozawór posiada cewkę. Jest to cewka 24V, dlatego że mówimy dzisiaj o elektrozaworach kompatybilnych ze sterownikami 230V. Możemy łatwo zauważyć, że z każdej cewki wystawione są dwa kable, dwa takie przewody i te przewody są w tym samym kolorze. Jest to cecha, którą posiadają elektrozawory 24V, odmienna w stosunku do 9V, gdzie znajdziemy jedną żyłę w jednym kolorze i drugą w drugim. Elektrozawór marki RAIN, model RN150, to najmniejszy z prezentowanych tu elektrozaworów. Posiada specjalny zielony element do otwierania i zamykania ręcznie cewki. Jego korpus jest wyjątkowo mały i lekki, dzięki czemu zmieści się do każdej skrzynki nawodnieniowej. Nieco większy elektrozawór, również marki RAIN, to model RN155. Widzimy, że na jego korpusie znajduje się 6 śrub. Również posiada element do otwierania i zamykania cewki. Jego korpus jest dosyć długi. Również zbudowany z tworzywa sztucznego i w 30% włókna szklanego. Kolejnym prezentowanym modelem jest model marki Rain Bird. Jest to model 100HV. Ten elektrozawór również jest jednocalowy i zbudowany jest z polipropylenu z włóknem szklanym. Od następcy 100DV różni go przede wszystkim waga. 100DV jest cięższy i posiada 6 śrub na korpusie. Wykonany jest z PVC, więc jest trochę innej budowy. Widzimy, że oba elektrozawory posiadają specjalny element, dzięki któremu możemy wyczyścić wnętrze elektrozaworu, przepłukując go od środka wodą. DV posiada specjalną rączkę do otwierania i zamykania cewki. Natomiast dwa kolejne elektrozawory są to elektrozawory bliźniacze. Jeden jest marki Bermad, a drugi marki CEPEX. Ciężko znaleźć jakąkolwiek różnicę, oprócz napisów na cewce. Oba te elektrozawory posiadają specjalne pokrętło do ustawienia pozycji on, off i auto. Pamiętajmy, że kiedy mamy system automatycznego nawadniania, właśnie to pokrętło powinno znajdować się w pozycji auto. Ostatnim prezentowanym modelem jest model firmy Hunter PGV-100 lub też 101GB. One różnią się tym, że jeden z nich posiada regulację przepływu, a drugi jej nie ma. Tutaj również mamy element, dzięki któremu możemy przeczyścić wnętrze elektrozaworu. Cewkę przekręcamy o 1/4 obrotu w celu otwarcia lub zamknięcia elektrozaworu. Dodatkowo chciałabym zaprezentować Wam klucz. Jest to specjalny klucz, który właśnie służy do zmniejszania lub zwiększenia przepływu. Jest to właśnie ta regulacja. Aby dokładnie zapoznać się z elektrozaworami i ich danymi technicznymi, zaprojektowaliśmy dla Państwa specjalną tabelę, dzięki której łatwo Wam będzie porównać wymiary, budowę korpusu, ilości śrub, a także zakresy pracy danych elektrozaworów. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i zapraszam Was do oglądania kolejnych naszych filmików. Na pewno poświęcimy je tematyce elektrozaworów, jak podłączyć elektrozawory do sterowania oraz jaki dobrać kabel. Dziękuję.